Witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Tym razem będzie to odcinek bardzo krótki, no ale chciałem się z wami podzielić kilkoma newsami, zwłaszcza jednym. Mianowicie wreszcie po 8 latach doczekaliśmy się spolszczenia do gry I Have No Mouth and I Must Scream, czyli klasycznej przygodówki bardzo oryginalnej i bardzo emocjonalnej, bazującej na opowiadaniu Harlana Ellisona, które moim zdaniem również trzeba wręcz przeczytać, a opowiadania Harlana Ellisona zostały wydane parę lat temu w dwóch obszernych tomach, także jest możliwość przeczytania w języku polskim tego opowiadania. No i teraz jest również możliwość zagrania po polsku w I Have No Mouth and I Must Scream. Tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyłożyli rękę do powstania spolszczenia. No i tutaj muszę posypać głowę popiołem, bo ta polska wersja językowa byłaby pewnie wydana dużo szybciej, gdybym wywiązał się z tego, co miałem zrobić. Mianowicie miałem zrobić korektę, no bo w pewnym momencie prace utknęły w martwym punkcie. No ale jak to bywa, najpierw miałem mało czasu, więc trochę mi się to przesunęło. Później były kolejne rzeczy, kurs, remont, kod. No i minęły ponad 2 lata, a ja dalej korekty nie zrobiłem. Na szczęście znalazła się osoba, która tę korektę dokończyła, zrobiła też testy. Tutaj słowa uznania dla Mziaba, który cały czas szukał osób, które zajmą się właśnie korektą i testami, aby to spolszczenie zostało wydane na wysokim poziomie. Łatkę spolszczającą oddzielną dla wersji Steam i oddzielną dla wersji GOG można pobrać w serwisie grajpopolsku.pl. Link zamieszczę w opisie filmu. A skoro jesteśmy przy spolszczeniach, to nieco ponad tydzień temu Picor przy użyciu sztucznej inteligencji przetłumaczył ostatnią nieprzetłumaczoną dotąd część serii Tajnych Akt, mianowicie Secret Files Sam Peters. Jeśli ktoś chce skompletować całą serię w języku polskim i zagrać we wszystkie części po kolei, to teraz ma ku temu doskonałą okazję. Równie długo trwały prace nad 3 Minutes to Midnight, a Comedy Graphic Adventure, czyli rewelacyjnie wyglądającą klasyczną przygodówką point and click, pokazującą, że współczesne point and clicky nie muszą być ani w pixelarcie, ani może w grafice w wyższej rozdzielczości, ale takiej odmierzanej od linijki, niezbyt wysokiej jakości. Można kontynuować kreskówkowy czy komiksowy styl graficzny, jaki był obecny na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku w wielu produkcjach, choćby studia The Delic Entertainment, Pendulo Studios, czy na przykład Revolution Software. Na 3 Minutes to Midnight czekałem bardzo długo i z dużą niecierpliwością, ze względu na to, że ta gra zawiera kilka elementów dobrze rokujących. Przede wszystkim ma być bardzo długa. Po drugie, plan był taki, żeby zagadki można było rozwiązywać na kilka sposobów. No a po trzecie, miały być indywidualne komentarze dla każdej próby użycia przedmiotu na punkcie interaktywnym, co przy długiej przygodówce generowało mnóstwo pracy, no i to przełożyło się na właśnie mniej więcej chyba 8 lat tworzenia gry. A we 3 Minutes to Midnight pokierujemy Betty, która trafi do miasteczka pełnego dziwnych postaci, m.in. rządnej władzy burmistrzyni, szeryfa zainteresowanego zjawiskami nadprzyrodzonymi, krakena, czy też prosiaczka. No i oczywiście natrafimy na jakiś złowrogi spisek zagrażający losom świata. Kilka lat temu na moim kanale opublikowałem wywiad, jaki wspólnie z Jackiem przeprowadziliśmy z Janem Serrą, czyli głównym projektantem 3 Minutes to Midnight. Zaproponowałem też studiu przyjechanie na Pixel Heaven. Na szczęście wtedy jeszcze nie było długich kolejek. No i ku mojemu zdziwieniu zaproszenie zostało przyjęte, no i studio w postaci Pawliny pojawiło się na Pixel Heaven, więc miałem okazję z nią porozmawiać, zagrać tam w wersję specjalnie przygotowaną do zademonstrowania odbiorcom. Wsparłem dość hojnie też kampanię na Kickstarterze, więc mam do tej gry dość osobisty stosunek, no i dużo sobie po niej obiecuję. Na premierę niestety polskiej wersji językowej nie będzie, no ale jest szansa, że zostanie ona dodana później. By tak się stało, musi być oczywiście odpowiednia sprzedaż, no bo bez tego trudno będzie sfinansować tłumaczenie dla tak długiej gry. W każdym razie już 22 sierpnia, czyli za kilka dni, będziemy mogli zagrać w 3 minuty do północy. Chyba jeszcze dłużej trwały prace nad grą już wydaną. 15 sierpnia premierę miało The Crimson Diamond. Klasyczna przygodówka, ale nawiązująca nie tyle do przygodówek z pierwszej połowy lat 90., takich na przykład tworzonych przez studio LucasArts, ale raczej do wczesnych przygodówek Sierry, na przykład do
pierwszej części przygód Laury Bow. The Crimson Diamond mamy bowiem grafikę, jaką mogliśmy wiele lat temu oglądać w standardzie EGA, no i parser tekstowy, gdzie będziemy wpisywać polecenia. Za grę odpowiada Julia Minamata, która pojawiła się już kilkakrotnie w moim materiale dotyczącym planów twórców gier przygodowych na kolejny rok. Gościła u mnie, zdaje się, już 3 razy. A to, co trzeba powiedzieć o The Crimson Diamond, to, że mimo że gra jest oczywiście bardzo oldschoolowa, to mimo wszystko grafika wygląda fenomenalnie. Jest bardzo szczegółowa i wszystkie tła zostały wykonane ze smakiem. Znaczy wszystkie te, które widziałem przynajmniej, bo niestety jeszcze nie ogrywałem The Crimson Diamond. Oczywiście tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to przygodówka dla wszystkich, a tylko dla tych, których nie odstraszają rozwiązania, jakie miały miejsce w przygodówkach no już ładnych 30 lat temu, albo i nawet wcześniej. A poprowadzimy Nancy, która para się geologią oraz wykonuje detektywistyczną robotę i będzie badać odkrycie ogromnego diamentu w okolicy tytułowego Crimson w Ontario. Gra została oceniona aż na 90% w Adventure Game Hotspot. Być może mamy więc do czynienia z kandydatem na przygodówkę roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią posłuchę wśród klasycznych przygodówek. Z kolei 14 sierpnia miała miejsce premiera zremasterowanej wersji trzeciego sezonu przygód Sama i Maxa o podtytule The Devil's Playhouse. Po raz kolejny wcielimy się w dobrze nam znanych agentów, psa i królika, aby w zwariowany sposób walczyć z przestępstwami i z samymi przestępcami. Nie tylko z Ziemi, ale i z całej galaktyki. Kto nie grał w sezon trzeci w oryginalnej wersji, może zatem sięgnąć po wersję zremasterowaną. Jak widzimy, ostatnie dni przyniosły kilka naprawdę dobrych wiadomości. Wreszcie się więc w tym niezbyt ciekawym jak dotąd roku coś ruszyło. I mam nadzieję, że to początek znakomitych wieści dla nas wszystkich. I to już koniec wiadomości z magazynu przygodówkowego. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i obym równie szybko mógł ten następny odcinek opublikować. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Freelance police, I heard a lot about you guys.